Około 100 tysięcy mieszkańców Estonii to bezpaństwowcy. Jednym z nich jest Aleksander Popolitow. Część jego rodziny żyje w Rosji, część w Estonii. Szary paszport bezpaństwowca, jak mówi, też ma swoje zalety. Z tym paszportem mogę brać udział w wyborach samorządowych. Nie mogę tylko wybierać parlamentu. Do Rosji mogę jeździć bez żadnych przeszkód, bez wizy. To prawdziwa zaleta. Estońską miejscowość Silame wybudowali Sowieci dla robotników zakładów zbrojeniowych. Osiedlali się tutaj głównie Rosjanie. Aleksander miał dwa latka, kiedy przybył w te strony wraz z rodzicami. Dziś jest już na emeryturze, a Estonię nazywa swoją ojczyzną. Do Talina, stolicy Estonii, jedzie się stąd dwie godziny samochodem. Ten mały kraj od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej. W 2011 roku Estonia przyjęła wspólną europejską walutę. Katedra Newskiego w centrum Talińskiej Starówki przyciąga turystów. Także dla mniejszości rosyjskiej jest to stałe miejsce spotkań. Niektórzy dorabiają do renty czy emerytury, oprowadzając wycieczki po mieście. Kim naprawdę był Lenin? Dziś już znamy tę historię. Naiwna nostalgia do Związku Radzieckiego przerodziła się wiosną 2007 roku w wielodniowe bójki uliczne. W Talinie rosyjskojęzyczna młodzież w agresywny sposób protestowała przeciwko planom usunięcia z centrum miasta pomnika ku czci poległych w czasie II wojny światowej radzieckich żołnierzy. A rodowici Estończycy są przekonani, że ich kraj w 1945 roku nie został wyzwolony, tylko zajęty przez Armię Czerwoną. Dopiero potem pojawili się tu Rosjanie, gdy rozpoczęła się fala ich przymusowych przesiedleń w te strony. Trzeba przyznać, że nasza estońska historia, szczególnie jej sowiecka karta, jest powodem rozłamów w społeczeństwie. W miejscowym muzeum zbierane są wszystkie materiały i dokumenty przypominające rozwój górnictwa w tym regionie i czasy Związku Radzieckiego. Aleksander Popolitow pokazuje typowy pokój z lat 50. kartki na alkohol, bony towarowe, portrety Stalina. W nowym estońskim państwie jeszcze się nie odnalazł. Integracja w moim rozumieniu tego słowa. Integracja powinna była przyjść z obu stron, ze strony Rosjan i estońskiego społeczeństwa. Ale wielu estończyków nie chce integracji z rosyjską mniejszością. Poseł Erik Kross zorganizował wystawę poświęconą walce estońskich partyzantów z Armią Czerwoną. Pozostaje sceptyczny wobec Rosjan żyjących w jego kraju. W obliczu agresywnej polityki Kremla temat mniejszości rosyjskiej nabrał w Estonii szczególnej wagi, ale jesteśmy zdania, że dziś, tak samo jak przedtem, nie każdy musi mieć estońskie obywatelstwo. Zamieszki uliczne z 2007 roku poszły w zapomnienie, a pomnik upamiętniający poległych radzieckich żołnierzy stoi na cmentarzu wojskowym. Dla młodych Rosjan nie ma on już tak dużego znaczenia, tylko ich starsi rodacy przychodzą tu z bukietami kwiatów. Estońskie władze zastanawiają się, jak zintegrować społeczeństwo. Minister Edukacji jest rosyjskiego pochodzenia i ma to dla niego szczególną wagę. Niepokoi nas tak duża liczba bezpaństwowców w kraju. To naprawdę nie jest powodem do radości, dlatego musimy coś zrobić, żeby to zmienić. W przyszłości nowonarodzone dzieci bez państwowców automatycznie otrzymają estońskie obywatelstwo. Rząd w Talinie wyciąga przyjazną dłoń w kierunku rosyjskiej mniejszości, by nie stała się piątą kolumną Rosji.